No myślę, że przedsiębiorcy mają prawo być w Polsce w ogóle zazdrośni o to, że w wielu krajach administracja publiczna działa przede wszystkim znacznie sprawniej, szybciej, mniej biurokratyzowany sposób. No, z drugiej strony oczywiście są kraje, które mają znacznie większe zasoby, rzucają do walki. No, Niemcy tutaj właściwie powiedziały już, że prawie że nieograniczone zasoby są gotowe rzucić, żeby walczyć z kryzysem, tylko że ja zwracam uwagę na jedną rzecz. Dlaczego Niemcy sobie mogą na to bez kłopotów pozwolić? No choćby dlatego, że w latach niezłej koniunktury, znacznie słabszej niż u nas, ale niezłej, miały nadwyżki budżetowe i mają finanse w absolutnym porządku i w trudnych czasach mogą zmobilizować nawet ogromne środki. W przypadku Polski, jak wiadomo, środki zostały przehulane przez rząd w ciągu ostatnich lat, głównie na kupowanie głosów wyborczych. Takim najbardziej rażącym przykładem jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przecież on z definicji to właśnie dzisiaj powinien mieć te miliardy na uzupełnianie pensji wtedy, kiedy pracodawcy nie są w stanie. On został prawie całkowicie wyczerpany na zupełnie inne działania, no bo szkoda było nie wydać pieniędzy, które leżały. Także dzisiaj będziemy płacić również i pewnie ta ograniczona skala działań, którą zobaczą nasi przedsiębiorcy, jest częściowo ceną, jaką płacimy za niefrasobliwość finansową z ostatnich lat.